Państwa, dzień dobry. Ten wiosenny, ale chłodny poranek. Konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz, Maciej Glamowski. Dzisiaj gościmy w Grudziądzu pana Krzysztofa Kukuckiego, wiceministra rozwoju i technologii, który odpowiada w ministerstwie m.in. za mieszkalnictwo. Jest z nami pan prezydent Grudziądza. Są kandydaci na radnych. Najpierw poproszę o zabranie głosu pana ministra Kukuckiego. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie i od razu chcę powiedzieć, że przywożę dobre wiadomości dla Grudziądza, bo dla wszystkich aktywnych samorządów, takich jak Grudziądz pod przewodnictwem pana prezydenta Macieja Glamowskiego, to są dobre informacje, a mianowicie do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt ustawy, który zwiększa fundusz dopłat. Oczywiście no, nic konkretnego nie powiedziałem, ale teraz to wytłumaczę. Fundusz dopłat to są środki z budżetu państwa, konkretnie z BGK-u, które są przeznaczane na finansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowych przez samorządy, takie samorządy jak Grudziądz. Z funduszu dopłat samorządy mogą uzyskać 80% dofinansowania takiego podstawowego na budowę mieszkań na wynajem. Warunek jest taki, że te mieszkania nigdy nie staną się, nie będą miały wyodrębnionej własności, czyli zawsze będą mieszkaniami społecznymi, zawsze będą mieszkaniami na wynajem i te 80% daje szansę na realizację inwestycji takich jak w moim rodzinnym Włocławku przy ulicy Cellozowej, gdzie w ostatniej kadencji ponad 400 takich mieszkań oddaliśmy do użytku. To ten projekt ustawy zakłada, że aż 5 miliardów złotych będzie przeznaczone na finansowanie tego typu inwestycji właśnie dla takich aktywnych samorządów, jakim jest Grudziądz. To w skali całego kraju 20 tysięcy mieszkań, 20 tysięcy podpisanych umów na dofinansowanie mieszkań w danym roku, czyli w ciągu kadencji, to zakładamy, że będzie powyżej 80 tysięcy mieszkań. 20 tysięcy mieszkań rocznie to jest mniej więcej 10% całego rynku mieszkaniowego w kraju. To jest już poziom niemiecki. I to jest też realizacja programów poszczególnych sojuszników, poszczególnych koalicjantów koalicji 15 października, bo oprócz tego, o czym mówiła Lewica, z którą no, ja się utożsamiam od wielu, wielu lat, o konieczności budowy mieszkań na tani wynajem, to jeszcze jest realizowany chociażby postulat Platformy Obywatelskiej dotyczący remontu pustostanów, bo właśnie też z funduszu dopłat można remontować pustostany, co jest ważne, szczególnie w tak pięknych okolicznościach jak w Grudziądzu, kiedy wiemy, że ta infrastruktura jest wymagająca dodatkowych nakładów i jest to właśnie szansa na to, żeby całe kamienice przebudowywać i wykorzystywać na mieszkania na tani wynajem. To nie jest oczywiście ostatni nasz krok, bo już pracujemy nad tak zwaną dużą nowelizacją, która uwolni potencjał też TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych. TBS-y będą mogły skorzystać z preferencyjnego kredytu, który będzie rozłożony aż na 50 lat, przez to czynsze w TBS-ach będą dużo tańsze. Natomiast inicjatywy ministra Hetmana, ministra rozwoju i technologii, w kredycie na start są też zapisane środki na kredyt 0% na partycypację, co też ułatwi dostęp do TBS-ów Polkom i Polakom. Krótko mówiąc, jeżeli mieszkaniec Grudziądza będzie chciał skorzystać z oferty lokalnego TBS-u, a nie będzie miał w gotówce pieniędzy na partycypację, będzie mógł iść do komercyjnego banku, wziąć taką pożyczkę 0%, to jest bardzo ważne, na partycypację i ją sobie spłacać przez tam kolejne lata. Co ważne, ta partycypacja już jest przypisana do tego człowieka i zawsze z nim zostanie, więc to jest de facto odłożenie sobie środków na przyszłość. Patrzymy na wyzwanie dotyczące mieszkalnictwa kompleksowo. Zaczynamy od mieszkań komunalnych, od mieszkań samorządowych, od mieszkań społecznych, ale również ten potencjał TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych będzie przez nas wzmacniany. Będziemy wzmacniać też takie aktywne samorządy jak samorząd Grudziądza pod kierunkiem
pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Dziękuję. No i to jest dobry wstęp do wypowiedzi pana prezydenta. Bardzo dziękuję panu ministrowi, senatorowi za te ciepłe słowa. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do odwiedzenia naszego miasta, ale przede wszystkim dziękuję za te inicjatywy, które tak szybko zostały podjęte. Zawsze to powtarzałem, że mamy teraz nowe otwarcie polityczne, które daje samorządom zupełnie inne szanse. Jesteśmy otwarci na absorpcję środków unijnych, absorpcję środków z KPO, a także na bardzo potrzebne właśnie środki na budownictwo komunalne. Jak to jest potrzebne w Grudziądzu, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. My jesteśmy przygotowani, aby takie środki wykorzystać. Jak Państwo wiecie, od dawna planujemy budowę osiedla centralnego. To ważna inicjatywa. W tym miejscu miałoby powstać kilka, no, około 200 mieszkań. Wybudowaliśmy już łącznik, który otworzył te tereny inwestycyjne i one są, tak jak powiedziałem, świetnie przygotowane. Została też uporządkowana struktura własności. Mamy też dobrze funkcjonujący w Grudziądzu TBS. On także jest przygotowany do realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych, a więc te zapewnienia i te inicjatywy płynące z ministerstwa są dla nas bardzo cenne i myślę, że te środki szybko spłyną do Grudziądza, szybko uda się zrealizować te projekty, a dla nas budownictwo komunalne jest priorytetem. To jest też bardzo duże wsparcie dla ludzi młodych, ludzi, którzy wiążą przyszłość z Grudziądzem, ludzi, którzy chcą po studiach często wrócić do naszego miasta, zasilić nie tylko miasto, ale też i firmy tutaj funkcjonujące, a jak ważne mieszkanie jest dla ludzi młodych, też nikogo nie trzeba przekonywać. Więc panie ministrze, senatorze, bardzo dziękuję za te dobre informacje dla naszego miasta. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Pan Łukasz Kowalowski. Proszę, pan Mateusz Orzechowski. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan prezydent, młode osoby chcą zostawać w naszym mieście, tylko potrzebują do tego możliwości, jakimi na przykład jest stworzenie im tanich mieszkań na wynajem. Mieszkań, w których będą mogli zakładać rodziny, w których będą mieli blisko żłobek, przedszkole, będą mieli sklep spożywczy, będą mieli wszystkie te potrzebne usługi, które młodym mieszkańcom są potrzebne do założenia rodzin. Również pobliskie place zabaw, zieleń, tak żeby te osiedla nie były tylko sypialnią dla młodych osób, ale były rzeczywistym miejscem spędzania czasu. Mieszkania na tani wynajem są DNA Lewicy. Realizujemy to zarówno we Włocławku, realizujemy to zarówno w Świdnicy, w której mamy naszą głowę miasta, panią Beatę Moskal-Wodnicką, Słaniewską, która realizuje również program budowy mieszkań na tani wynajem. I teraz chcemy to przełożyć na Grudziądz, w którym również tworzymy Komitet Sojusz Obywatelski Grudziądz wspólnie z prezydentem miasta Maciejem Glamowskim. Chcemy tutaj zrobić duży program budowy mieszkań na tani wynajem na wolnych parcelach miejskich, które również są na przykład na Rządzu. To jest parcela TBS-u, na której również według zapewnień właśnie pana prezydenta powstaną bloki TBS-u. I te mieszkania na tani wynajem będą działać w taki sposób, że deweloperzy, którzy budują mieszkania, oczywiście będą budować te mieszkania, nie będą mogli narzucać ogromnych cen mieszkań dla młodych osób również, tak, że te młode osoby nie będą w stanie po prostu zostać w Grudziądzu, a tanie mieszkania zachęcą je do tego. Również budujący się, czy tworząca się publiczna uczelnia zawodowa będzie mogła w tym partycypować, ponieważ tak jak zresztą, o czym nie powiedział akurat pan minister, we Włocławku funkcjonuje coś takiego jak możliwość podpisania przez uczelnię umowy z właśnie z budowniczym mieszkań na tani wynajem, czy to TBS-em, czy to samorządem, po to, żeby również młode osoby mogły w tych mieszkaniach mieszkać
na zasadach uczelni, ale również barometr, który pokazuje zawody, które w danym mieście są niszowe, czy to lekarze, czy to pielęgniarki, będą mogły w tych mieszkaniach zamieszkać na właśnie preferencyjnych warunkach po podpisaniu na przykład umowy ze szpitalem. Dziękuję Państwu. Pan Łukasz Kowalski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj już tyle słów padło, tak przede wszystkim od Pana Ministra, Pana Prezydenta. Bardzo ciekawie mówił nasz kolega, kandydat do Rady Miejskiej, Mateusz Orzechowski. Także spójrzmy na jedną rzecz, ja zwracam na to przede wszystkim uwagę, tak, że w tym roku, w tej kadencji, z uwagi na to, jak w jakiej sytuacji zastaliśmy miasto, udało się wybudować tylko przez TBS 64 mieszkania. Ja mam nadzieję... A jeszcze w SIM wyszliśmy. Tak, jeszcze weszliśmy w SIM, ale to wchodziły w zasadzie wszystkie samorządy w SIM wchodziły z województwa kujawsko-pomorskiego, albo zdecydowana większość. Niemniej, tak jak Pan Prezydent powiedział, słuszna uwaga. Natomiast 64 mieszkania, sytuacja, powtórzę, Grudziądza, nie do pozazdroszenia w 2018 roku, dzisiaj mamy rok 2024. Sytuacja uległa diametralnie dzięki rządom wspólnie Pana Prezydenta i radnych, między innymi Sojusz Obywatelski Grudziądz oraz Platformy Obywatelskiej. Poprawiła się na tyle, że mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli 20% udziału własnego jako miasto przekazać, żeby uzyskać maksymalnie 80% dofinansowania do budowy z Funduszu Dopłat. I mam nadzieję, że za kolejne 5 lat, kiedy przed Państwem staniemy, będziemy mogli się pochwalić nie 64 mieszkaniami, ale 64 mieszkaniami w ciągu roku. Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Radny Grzegorz Przewodniczący, wieloletni Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej. Szanowni Państwo, nie tylko budowa nowych mieszkań, ale remonty kamienic, przystosowanie ich standardu do bieżących czasów. Grudziądz jest miastem ludzi w wieku średnim i starszym. 60-latków i seniorów jest coraz więcej. Oni oczekują mieszkań na parterach, na pierwszym piętrze, bo trudności z przemieszczaniem się. Więc trzeba tak dostosować zasoby, te, które posiadamy, obok budownictwa nowych mieszkań, żeby żyło im się lepiej i łatwiej. Oczywiście czeka miasto jeszcze przystosowanie zasobów komunalnych do nowego systemu ogrzewania. Odchodzimy od pieców, także ogrzewanie gazem niedługo też będzie przestarzałe. Ja mam nadzieję, że zbliżająca się kadencja będzie też kadencją namysłu nad tym, co sprzedajemy, a co zostaje w rękach miasta, w rękach spółek miejskich. Ponieważ, tak jak powiedział Pan Radny Miedzianowski, jest bardzo wiele budynków w centrum miasta, które wymagają rewitalizacji, kompleksowej rewitalizacji nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami lwia część budynków została wybudowana przed I wojną światową. Więc te budynki naprawdę wymagają ogromnych nakładów. Ja się bardzo cieszę tutaj z deklaracji pana ministra, że będą rządowe pieniądze nie tylko na budowę nowych mieszkań, ale także na rewitalizację budynków istniejących. I myślę, że w kontekście tego, że te pieniądze będą, będziemy się zastanawiać w najbliższej kadencji, co sprzedać, a co zostawić w rękach miasta, wyremontować i zasiedlić po prostu, żeby to służyło mieszkańcom. Ja też bardzo się cieszę z tego, że powstanie osiedle centralne. Sama budowa ulicy, jak się przejeżdża przez tę ulicę, ona już ustawiła ten teren. Ten teren wyglądał okropnie przed budową tego łącznika. Teraz już ma jakieś kontury. Jeśli powstaną tam budynki, będzie to naprawdę interesujący kwartał miasta, zagospodarowany. Także najbliższa kadencja to jest kadencja budowy mieszkań i namysłu nad tym, co oddajemy w ręce prywatne, a co zostaje w rękach miasta, żeby służyło mieszkańcom. Dziękuję bardzo.